Kochani, zechciejmy na chwilkę jeszcze się pomodlić. Będziemy teraz rozważać Boże Słowo, Księga Estery, rozdział 8, a więc już końcówka praktycznie tej księgi. Zechciejmy się jeszcze wyciszyć, poprosić Pana, aby nas napełnił tym Słowem. Ojcze, w imieniu Pana Jezusa, Twojego Syna, sięgamy po Twoje żywe Słowo i dziękujemy Ci, że Ty pozwalasz nam je brać do ręki i czytać, rozważać, uczyć się. Dziękuję Ci, że dzisiaj to miejsce jest takie swobodne, wolne, że nie ma dzisiaj żadnych przeszkód ku temu, aby słuchać Słowa, aby je głosić z odwagą, że nikogo dzisiaj nie wtrąca się do więzienia w tym miejscu, w Polsce z powodu mowy o grzechu, że dalej możemy to czynić, że dalej możemy zwiastować Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Panie, dziękujemy Ci za to. Prosimy Cię, Ojcze, abyś udzielił nam wszystkim, jak tu jesteśmy, Ducha Świętego, poznania, mądrości, aby słowa, które będą głoszone, które będę miał przywilej dzisiaj wygłosić, aby padały na nasze serca i aby wzrastały, aby przynosiły owoc. O to Cię proszę, Panie, zachowaj nas przed jakimikolwiek błędami. Niech ten pokarm jest tym, którego dzisiaj potrzebujemy i który ma moc zmienić nasze życie na zawsze. W imieniu Jezusa chwalimy Cię, Panie. Amen. Będziemy chcieli rozważać więc już zapowiedziany rozdział 8 Księgi Estery. Kochani, rozważamy Księgę Estery i jak już zauważyli ci, którzy towarzyszą czy biorą udział w tych rozważaniach, w tych wykładach, już od praktycznie 7 wykładów, 7 rozdziałów rozważaliśmy, to zauważyli ci, którzy słuchają, że jesteśmy daleko, daleko od Jerozolimy. To jest Medopersja, to jest Suza, to jest to największe starożytne imperium, jakie kiedykolwiek istniało, Medoperskie imperium. Większego nie było i tam znaleźli się Żydzi, Izraelici. Na sam początek, zanim przejdziemy do treści 8 rozdziału Księgi Estery, chciałbym tylko jakby posłużyć się pewną myślą albo rozbudować jedną myśl. Zobaczcie, ci Izraelici, choć już mogli z powrotem znaleźć się w Jerozolimie, która została odbudowana, mury zostały wzniesione, Żydzi z różnych zakątków państw, z różnych zakątków ówczesnego świata wracają do swojej ziemi obiecanej. Niemniej jednak pozostali jacyś Izraelici, którzy z różnych przyczyn ekonomicznych, rodzinnych, jakiekolwiek można sobie tylko wyobrazić przyczyny, pozostali w Medopersji, a więc w tym rozległym, starożytnym imperium, nie chcąc wracać do Palestyny, w cudzysłowie, czy do Ziemi Świętej, do Ziemi Obiecanej, do ziemi swoich ojców. Dlaczego nie chcieli wracać, albo dlaczego nie wrócili? Nie wiemy. Każda, myślę, historia każdego jednego Izraelity była zdecydowanie różna i odmienna. Jedni z przyczyn może ekonomicznych, finansowych, jakichś tam rodzinnych pozostawali. I oto mamy właściwie historię Estery. Estery wraz z Mordochajem, a więc jej kuzynem, starszym wiekiem już kuzynem, który się nią opiekował, który zaopiekował się tą, można powiedzieć, wyzutą ze szczęścia dziewczyną, bo Estera nie mogła cieszyć się radością i szczęściem, jakim cieszyły się dziewczyny, które mieszkały wokół. Wyobraźcie sobie tą pannę, dziewczynę, która patrzyła tylko z utęsknieniem na rodzinę sąsiedzką, która zasiadała wspólnie razem do śniadania, do obiadu, mama, tata, dzieci, dziewczyny, koleżanki, a ona, Estera, nie ma ani ojca, ani matki, ma kuzyna, mieszka w nieswoim domu, ona już nigdy nie przeżyje ciepła domowego, rodzinnego.
I jak już rozważaliśmy tę historię w zasadzie w pierwszych rozdziałach, opisując sobie historię Estery, albo raczej przybliżając sobie historię tej młodej dziewczyny, stwierdziliśmy wyraźnie, że to była dziewczyna, która prawdopodobnie miała bardzo niskie poczucie własnej wartości. Kobiety, szczególnie dziewczyny, mają taką wrażliwą naturę, iż wystarczy, że w rodzinie się dzieje coś nie tak. Niejednokrotnie zaburzone relacje rodzinne, utrata kogoś bliskiego, rodzica, rodziny, powoduje komplikacje w życiu młodej kobiety na dalsze lata, nawet na małżeństwo i przyszłą rodzinę. Kompleksy i poczucie niskiej wartości z powodu okoliczności, w których się znajduje kobieta czy młoda dziewczyna, wielokrotnie rzutuje to na przyszłość. W takim otoczeniu wychowywała się i w takiej myśle, to jest mój wniosek, to jest moje przekonanie, w takim otoczeniu wychowywała się Estera. Nie mająca swojego kąta, swojego domu, ciepła rodzinnego, mama się już nie przytuli, tata już nie powie coś miłego. To już nie jest jej rzeczywistość. Estera. Również Mordochaj i wielu, wielu Żydów mieszkających w tamtych terenach, poza granicami swojego terytorium. Ale niech mi wolno będzie postawić wniosek, który wyskakuje z całej Księgi Estery tak dobitnie, że staje się takim bezpiecznym naszym miejscem i odpocznieniem, gdziekolwiek nam przyjdzie być w naszym życiu. Czy za granicami gdzieś tam Polski, czy za granicami naszego miasta, gdziekolwiek będziemy. Wiedzmy jedno, Pan jest z nami. Pan jest z nami. Estera mogła być w Jerozolimie. Mordochaj mógł być w Jerozolimie. I być może człowiek mógł gdzieś tam zdobyć takie przekonanie albo wyuczyć się takiego przekonania, że tylko w Jerozolimie Bóg jest. Przecież to jest ziemia ojców, obiecana ziemia. To nie jest prawda. Ci ludzie mieszkają z dala od Jerozolimy, z dala od miejsca ich ojców, z dala od obietnic Bożych, zdawałoby się. Niemniej jednak obietnice Boże sięgają również tego miejsca, gdzie oni są. Tak niesamowita jest ta historia Żydów w Medopersji, a więc opisana w Księdze Estery, która sprawia, że człowiek musi się upewnić, jeśli przyjdzie ci wyjechać na studia gdzieś, nie wiem, komukolwiek z was, zamieszkać gdzieś indziej, jeśli przyjdzie ci pracować gdzieś daleko, poza domem, wiedz jedno, to nie jest tak, że Bóg jest tylko tutaj. Bóg jest absolutnie wszędzie i nigdy, przenigdy o tobie nie zapomni, bo gdyby o tobie zapomniał, to zginąłbyś w jednej chwili. Czytamy w Księdze Nehemiasza, że Bóg utrzymuje wszystkich przy życiu, prawda? Wszystkich utrzymuje przy życiu. To znaczy, że On ciągle w ten boski swój sposób, niezrozumiały dla nas ludzi, utrzymuje każde jedno serce, które dzisiaj siedzi na tej sali i sprawia, że ono ciągle bije. Bije dlatego, że On powiedział, ja tak chcę, aby biło. Ja chcę, żeby biło. I gdyby Bóg zapomniał na chwilkę o tobie i o mnie, to przestalibyśmy istnieć. Padlibyśmy martwi, ponieważ zapomniałby o nas. Ale do takiego czegoś nie dochodzi. On nigdy nie zapomina. W ten sposób człowiek nie odchodzi z ziemi, że Bóg o nim zapomniał. Kochani, nawet zwykłem tak mówić, często na pogrzebach, jak miałem okazję prowadzić niejednokrotnie, usługiwać na pogrzebach, to zwykłem najczęściej usługiwać na podstawie fragmentu, w którym Pan Jezus mówi, że nawet tam, gdzie nawet wróbel nie spada bez woli Ojca, jest napisane, prawda? Nawet ptak, wróbel nie spada na ziemię bez woli Ojca. I to kazanie zwykle nazywałem nadwróblową mogiłą. Tak nazywałem. Dlatego, że jestem pewien, że Bóg jest z nami przez wszystkie lata naszego życia i nawet kiedy odchodzimy z tego świata, to nie dlatego, że On o nas zapomniał, ale dlatego, że On tak postanowił. Amen. Tak postanowił. Tak postanowił, dlatego że taka jest Jego wola. Kochani, żaden werset Biblii tak wspaniale nie opisuje całej Księgi Estery,
jak werset, który czytamy w psalmie 31, w wersecie 16. W Twoim ręku są moje losy. Czy pamiętacie ten werset? W Twoim ręku są moje losy. Księga Estery mówi o losach. Jakkolwiek nie popatrzysz na Księgę Estery, to tam rzuca się losy. Losy są rzucane. Losy narodów są przesądzane. Cała historia dotyczy losów. Losów. Nawet święto Purim, które zostało ustanowione właśnie po tych wydarzeniach, pochodzi od słowa los, pur, rzucać los. A więc żaden werset nie znajdziesz lepszego, nawet nie próbuj szukać. Żaden werset tak dobrze nie oddaje Księgi Estery, wszystkiego, co tam jest napisane, jak werset, którym, czy słowa, którymi zachwyca się Dawid, mówiąc: w Twoim ręku, Boże, moje losy. W Twoim ręku moje losy. A więc to jest niezwykłe. W Twoim ręku moje losy. Człowiek może odpocząć w tym słowie. Kiedy dzieją się różne rzeczy na świecie, w życiu, w naszym otoczeniu, chrześcijanin naprawdę może odpocząć. Usiąść wygodnie i tak odetchnąć z ulgą. Wyznając wiarę w to, że Boże, cokolwiek się dzieje, w Twoim ręku są moje losy, w Twoim. Przeczytajmy więc 8 rozdział Księgi Estery. On jest bardzo wymowny i będziemy się chcieli zapoznać, przybliżyć sobie 8 rozdział Księgi Estery. Zwykłem czytać cały rozdział, więc dla kontekstu będę chciał przeczytać w miarę szybko cały rozdział 8. Jeszcze tego dnia król Achaszwerosz podarował królowej Esterze dom Hamana, gnębiciela Żydów. Mordochaj natomiast zjawił się przed obliczem króla, gdyż Estera oznajmiła mu, kim on dla niej jest. W czasie spotkania król zdjął z palca sygnet, który odebrał Hamanowi i dał go Mordochajowi. A Estera ustanowiła Mordochaja zarządcą domu Hamana. Potem Estera raz jeszcze zwróciła się do króla, upadła mu do stóp i z płaczem błagała o łaskę o to, by zechciał zapobiec nieszczęściu, które chciał sprowadzić Haman, potomek Agaga, i udaremnił plan, który Haman uknął przeciwko Żydom. Król wyciągnął ku Esterze złote berło, a ona powstała i stojąc przed królem poprosiła, jeśli król uzna to za słuszne, jeśli znalazłam łaskę w jego oczach, jeśli to, co powiem, król uzna za korzystne, jeśli jestem mu miła, to niech ukaże się pisemne zarządzenie unieważniające listy z planem Hamana, syna Hamedaty, potomka Agaga, który rozesłał, aby wygubić Żydów rozrzuconych po wszystkich prowincjach królewskich. Bo jakże mogłabym patrzeć na nieszczęście, które ma spotkać mój lud? Jakże mogłabym patrzeć na zgubę mojego rodu? Wtedy król Achaszwerosz powiedział do królowej Estery i do Żyda Mordochaja: oto podarowałem Esterze dom Hamana, a on sam zawisł na szubienicy za to, że zaplanował zagładę Żydów. Napiszcie więc wy w sprawie Żydów to, co uznacie za słuszne. Uczyńcie to w imieniu króla i opieczętujcie to królewskim sygnetem. Tego bowiem, co napisano w imieniu króla i co opieczętowano królewskim sygnetem, cofnąć już nie można. Wówczas zebrano sekretarzy królewskich, był miesiąc trzeci, czyli Siwan, 23 dzień tego miesiąca. Napisano list pod dyktando Mordochaja, następnie go powielono i skierowano go do Żydów, do satrapów i namiestników oraz do książąt prowincji ciągnących się od Indii do Etiopii. Do 127 prowincji, do każdej jej własnym pismem i do każdego ludu w jego własnym języku. Do Żydów również ich pismem oraz w ich języku. Listy napisane były w imieniu króla Achaszwerosza i opieczętowane sygnetem królewskim. Rozesłano je przez gońców konnych używających rumaków ze służby królewskiej, pochodzących z królewskich stadnin. Napisano, że król zezwala Żydom po wszystkich miastach gromadzić się i stawać w obronie swego życia. Mogą oni wygubić, wybić i wytracić wszystkich, w tym dzieci i kobiety, niezależnie od ludu czy prowincji, którzy wystąpią przeciwko nim zbrojnie i we wrogich zamiarach.
Ich mienie mogą zagrabić. Ma się to stać w jednym dniu 13 dnia 12 miesiąca, to jest miesiąca Adar, we wszystkich prowincjach króla Achaszwerosza. Odpis tego listu należy podać jako ustawę, w każdej prowincji ogłaszać wszystkim, niezależnie od ludu, tak aby w tym dniu Żydzi byli gotowi zemścić się na swoich wrogach. Gońcy na rumakach ze służby królewskiej wyjechali w najwyższym pośpiechu, nagleni rozkazem królewskim. Ustawa została również ogłoszona na zamku w Suzie. Mordochaj natomiast wyszedł ze spotkania z królem odziany w szatę królewską w kolorach niebieskim i białym, z wielką złotą koroną w płaszczu z bisioru i szkarłatu, a w Suzie zapanowała radość i wesele. Dla Żydów nastały chwile światła i radości, wesela i powszechnego szacunku. W każdej też prowincji, w każdym mieście, wszędzie, dokąd docierał rozkaz królewski, z zawartą w nim ustawą, wzbierała wśród Żydów radość. Ogarniało ich wesele, urządzono uczty, przeżywano chwile szczęścia. A wielu spośród ludów mieszkających na tamtych terenach przyłączało się do Żydów. Czynili to dlatego, że padł na nich lęk przed nimi. A więc tak kończy się rozdział 8 Księgi Estery. Zapoznajemy się z tym rozdziałem i widzimy, że dzieje się tutaj także coś bardzo spektakularnego. Siódmy rozdział kończył się w zasadzie na śmierci Hamana, a więc człowieka, który był przeciwnikiem Żydów, człowieka, który w niewyjaśnionych okolicznościach przetrwał zagładę, inaczej, jego linia, jego ród przetrwał zagładę, którą zgotował Izrael Amalekitom. Kiedyś Amalekitom pod wodzą Agaga. W jakichś dziwnych okolicznościach ród Agaga przetrwał aż do czasu Estery, kiedy czytamy, że oto mamy do czynienia z potomkiem Agaga, mianowicie Hamanem, przeciwnikiem Żydów. To ciekawe i to jest niezwykłe, mówiłem o tym podczas któregoś wykładu, że tak jak kiedyś Saul, który pochodził z pokolenia Beniamina, spotkał się twarzą w twarz z Agagiem, doszło do starcia króla Amalekitów Agaga i Saula z pokolenia Beniamina. Mijają wieki, dokładnie to samo starcie, czytamy, ale w nieco innej odsłonie. Oto Haman, potomek Agaga i oto Mordochaj, Beniaminita. Dziwne są wyroki Boże, niemniej jednak tak się rzeczy miały. Czytamy również o Esterze, wcześniej w poprzednich rozdziałach dowiadujemy się o tym, jak dostała się ta młoda kobieta na dwór królewski. Wbrew swojej woli, wbrew woli swojej została wciągnięta w jakiś casting do bycia królową. Tak się złożyło i to jest niesamowite, że Bóg wybiera to, co małe, słabe, to, co w cudzysłowie głupie, jak mówi Pismo Święte, aby zawstydzić to, co mądre, wyniosłe, co jest silne. O tym czytamy w Nowym Testamencie. Taką właśnie była Estera. Słaba, być może mająca wątpliwe o sobie zdanie, poczucie niskiej wartości, oto Bóg postanowił wybrać właśnie tę młodą dziewczynę, aby była tą, która wstawi się za całym ludem. Kochani, siódmy rozdział, tak jak wspomniałem, kończy się śmiercią Hamana, wcześniej uczta Estery, na której Estera w końcu zgłasza swoją prośbę, stwierdza, co chce, aby król uczynił. I oto rozpoczyna się rozdział 8 Księgi Estery. I tak naprawdę w pierwszych słowach tej księgi czytamy o tym, że zaraz po śmierci Hamana doszło do czegoś takiego, że jednemu jest coś odebrane, a drugiemu jest dane to samo. Czytamy, że Haman, chociaż już nie żył, pozbawiony został również i swojego domu, a więc cała rodzina Hamana, cały jego ród został pozbawiony domu, posiadłości, został pozbawiony jego własności, a również i sygnet Hamana został komuś dany. I to jest głęboka biblijna prawda, którą tutaj odkrywamy. Niezwykle głęboka biblijna prawda. Otwórzmy sobie, kochani, Księgę Kaznodziei, rozdział 2, 26 wiersz. Na pewno natknęliście się w czasie swojej
lektury Bożego Słowa na ten zapis, który tutaj odnajdujemy. Bo okazuje się, że Bóg tak postępuje, że odbiera grzesznikom, a daje tym, którzy Mu są mili. Odbiera wiele rzeczy grzesznikom, zabiera wręcz to, czym się trudzili, a daje tym, którzy są Mu mili. Przeczytajmy ten fragment Kaznodziei Salomona, 2:26. Czytamy tak. To przecież Bóg daje człowiekowi, który jest mu miły, mądrość, poznanie i radość, więc to wszystko daje Bóg tym, którzy są mu mili. A co z grzesznikami? Pyta Salomon. Bóg zajmuje go zbieraniem i gromadzeniem tego, co potem przekaże osobie jemu miłej. Tak jest w tym nowym tłumaczeniu. Cóż, to również jest marnością i gonitwą za wiatrem. To jest jedna z wypowiedzi z serii Marność nad marnościami. Kazanie Salomona pod tytułem Marność, marność, jeszcze raz marność. To jest jedna z tych wypowiedzi. I tutaj Salomon stwierdza, że grzesznicy, ludzie bezbożni, ludzie, którzy chełpią się grzechem, którzy zatracają się w swoich grzechach i oddalają się od Boga, gromadzą i gromadzą, trudzą się, żeby się tylko zadowalać i okazuje się, że Bóg im to zabiera w pewnym momencie i daje tym, którzy są mili Bogu. Mili Bogu. O tym samym wręcz czytamy w Ewangelii Mateusza. W Ewangelii Mateusza, a więc kiedy otwieramy Ewangelię Mateusza, 25, z ust Pana Jezusa wychodzą podobne słowa. Czy pamiętacie przypowieść o talentach? Przypowieść o talentach, a więc o pewnej wartości. Talent to była wartość, to był pieniądz. Tu nie chodzi o obdarowaniu czy o jakichś zdolnościach. O zdolnościach człowieka, choć to oczywiście jest jak najbardziej właściwe, żeby w ten sposób myśleć o tym, czym Bóg cię obdarował. Niemniej jednak to, co tutaj wybrzmiewa z tej przypowieści, miało dać do zrozumienia słuchaczom i tym, którzy brali udział w tej wypowiedzi i to, co Pan Jezus mówił, miało dać do zrozumienia tym ludziom, że chodzi o wartość, o pewien koszt, pewną wartość, pewien pieniądz. I czytamy o tym, że Pan Jezus powiedział, dokładnie szukam tego miejsca, od 24 wiersza przeczytajmy. W końcu zjawił się ten, który dostał jeden talent. Jeden talent, a więc najmniej dostał ze wszystkich. I znowu pomyślmy o tym przez chwilę i niech to sprawi w nas zachwyt, że Bóg jest tym, który daje jak chce. Jak chce. Pierwszy dostał 10, drugi dostał 5, ten trzeci dostał jeden. To świadczy o tym, że Bóg jest suwerenny i czyni to, co zechce. Jeśli chcesz Bogu wykręcać rękę i mówić, co On ma ci dać, to nie jest właściwa postawa. Lepszą postawą jest pokornie poddać się Bożej woli, która jest znacznie lepsza. Bóg wie lepiej, czego potrzebujesz w życiu i co jest dla ciebie potrzebne. W tym przypadku ten ostatni dostał jeden. Nie dlatego, że nie zasłużył, nie dlatego, że był gorszy, ale dlatego, że Bóg tak chciał. Bóg tak chciał, że dostał jeden. I czytamy, w końcu zjawił się ten, który dostał jeden talent. Mówi, Panie, przekonałem się, że jesteś twardym człowiekiem. Żniesz, gdzie nie posiałeś, zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Przestraszyłem się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Zwracam to, co twoje. Wtedy Pan odpowiedział, zły i leniwy sługo. Byłeś świadom, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Trzeba więc było powierzyć moje pieniądze bankierom, a ja po przyjeździe odebrałbym je z zyskiem. Zabierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. I to jest to samo, o czym powiedziałem wcześniej. Każdy bowiem, kto ma, otrzyma więcej i będzie miał w nadmiarze, a temu, kto nie ma, zabiorą i to, co ma. Ciekawe jest to,
że Pan Bóg zabiera tym, którzy są grzeszni, a daje tym, którzy są Mu mili. Nawet o tym Pan Jezus powiedział. Kochani, nie jest rozwiązaniem, i to żadnym, otrzymać od Boga jakieś obdarowanie, jakieś umiejętności, jakieś możliwości i podziękować Bogu za to i zostawić je takim, jakie je się otrzymało. To nie jest praca dla Boga. Bóg chce, abyś ty pomnażał Jego chwałę. Jeśli Pan dał ci talent do muzyki, rozwijaj ten talent do muzyki. Jeśli Pan dał ci talent do zwiastowania słowa, czy umiejętność, tak cię obdarował, rozwijaj to, jak tylko możesz i gdziekolwiek, jakkolwiek tylko możesz. Jeśli Pan dał ci to lub owo, to On chce, abyś z tego jednego uczynił więcej. Taki jest Jego zamiar. Dlaczego? Dlatego, że On jest dobrym gospodarzem i On szuka pomnożenia. Taki jest Pan Bóg. Przecież dał nam wszystkim wspaniałą, wspaniałą, dobrą nowinę. I chce, abyśmy podali ją dalej. Abyśmy nie zatrzymali jej w sobie, ale podali jej dalej. Dał nam zbawienie. Rzucił koło ratunkowe dla ciebie i dla mnie, którzy ginęliśmy. I oczekuje od nas tego, że również ty rzucisz komuś to koło ratunkowe i powiesz o Jezusie, który dzisiaj ma moc odpuścić wszystkie grzechy. Sprawić, że to, co do tej pory było tak tragiczne, nędzne, złe, może stać się w końcu radością, może stać się zbawieniem. Kochani, mamy więc sytuację, w której Pan Bóg odbiera i daje komuś. Wszystko, czytamy, należy do Niego. Wszystko. Psalm 24, werset pierwszy. Psalm 24, werset pierwszy. Zanim dojdziemy do tego psalmu, chciałbym tutaj zdementować pewien pogląd. Ja już się nasłuchałem kiedyś takiego poglądu, gdzie niegdzie, nie wiem, w pewnym okresie, parę lat temu, zaczęło być modne pewne zdanie w Kościele wśród usługujących. Iż Bóg, posłuchajcie mocno, posłuchajcie uważnie, co chcę powiedzieć, bo cytuję właśnie tą opinię, czy ten wniosek, to, co zwiastowano jakiś czas temu. Iż Bóg nie ma tu nic na ziemi, mówili kaznodzieje niektórzy, więc jeżeli chce komuś dać jakieś finanse, kogoś wesprzeć, kogoś wzbogacić, kogoś podnieść, zaopatrzyć, to niejako się zapożycza u kogoś innego, aby ten mu udzielił, a kiedy ten pójdzie do Pana, ten wtedy obdaruje go swoim niebiańskim skarbem. Takie poglądy jakiś czas temu gdzieś tam krążyły. A ja chcę powiedzieć, że to jest absolutnie wbrew Bożemu Słowu. Absolutnie wbrew Bożemu Słowu. Bóg nie musi się zapożyczać u nikogo absolutnie, dlatego że On ma wszystkiego pod dostatkiem. On ma wszystko, co tylko sobie możesz wyobrazić. Pomyśl tylko o tym, że kiedy Bóg tworzył cały wszechświat, nie musiał się zapożyczać u nikogo, żeby go stworzyć. To znaczy, że stworzył cały wszechświat. Dlaczego? Bo On go miał. Nie da się stworzyć czegoś, wytworzyć czegoś, jeśli się tego nie ma. Jeśli więc Bóg potrafi uczynić wszystko, absolutnie wszystko, to znaczy, że On też wszystko posiada, wszystko jest Jego, wszystko jest Jego własnością. On ma wszystko w swoich rękach. Psalm 24. Czytamy w Psalmie 24, w wierszu pierwszym, jeśli macie już otwarte, to widzicie pewnie, o jaki fragment mi dokładnie chodzi. 24 psalm, werset pierwszy. Własnością Pana jest ziemia i to, co ją wypełnia. Do Niego należy świat wraz z Jego mieszkańcami. Wszystko należy do Boga. Wszystko. Wszystko jest Jego własnością. I kochani, nauczyliśmy się w tym kontekście zbawienia mówić, że albo ktoś należy do Boga, albo ktoś nie należy do Boga. Ale znowu,
Nie jest to do końca trafne stwierdzenie, bo tak naprawdę w kontekście biblijnym całokształtu absolutnie wszystko do niego należy. Do niego należy bezbożnik, do niego należy wierzący. Do niego należy człowiek, który grzeszy, do niego należy człowiek, który nie grzeszy i który jest inaczej, wszyscy grzeszą, któremu odpuszczono. Do niego należy człowiek, który go kocha, do niego należy człowiek, który go nie kocha również. Wszystko jest jego. Innym jest mieć relację z Bogiem poprzez pojednanie. To jest inny temat. Ale w kontekście biblijnym, całokształtu, wszystko jest jego. Wszystko jest jego. Absolutnie wszystko jest jego. Nikt mu nic nie ukradł. Nikt mu nic nie musi dawać. Nikt mu nic nie jest winien, dlatego że on ma wszystko. Wszystko. Ale człowiek, który grzeszy, odwraca się od niego. Na własne życzenie oddala się od Niego i idzie w inną stronę. Pozbawia się możliwości tego, aby na wieki być z tym, który Cię stworzył, który dał Ci tak wiele, który Cię ukochał, który Cię miłuje. Kochani, Bóg oddaje to, co nawet zjadła szarańcza, czytamy w Biblii. Czy pamiętacie taki werset? Jakże jest to wielkim pocieszeniem dla tych, którzy pogubili się w swoim życiu. Pogubili się w swoim życiu. Zamieszanie, gdzieś tam zeszli na niewłaściwe tory. Grzeszyli całe życie i na samym końcu gdzieś swojego życia albo w połowie nagle nawracają się. Wracają do Boga. Bóg obiecuje ci. W księdze Joela czytamy w 2 rozdziale, 21 wierszu, że nawet gotów jest Pan Bóg wynagrodzić ci te lata, które zjadła szarańcza. Wiemy, co to znaczy. Diabeł będzie pastwić się nad życiem każdego człowieka tak bardzo, aż je zrujnuje, zniszczy, jak tylko to jest możliwe. Ale jeśli tylko przyjdziesz do Jezusa, pokłonisz się przed Nim, w pokorze i w złamanym sercu, w uniżeniu oddasz Mu to życie, które diabeł tak znękał, to On Ci jest gotów i On to zrobi. Oczyści Twoje życie. Zabierze ten brud. Zabierze te śmieci, które diabeł włożył w Twój umysł i serce i przywróci Ci czystość, świętość i lata, które diabeł Ci zrujnował, On Ci przywróci jako błogosławione. Dlatego wielu, wielu ludzi, którzy zawierzyło Jezusowi, wszyscy są gotowi powiedzieć, że nawet to, co zmarnowali przez całe życie, Bóg przywrócił i to we wspaniały sposób. Przywrócił rodziny, przywrócił miłość, relacje z bliskimi, przywrócił tak wiele rzeczy poprzez to, żeśmy Mu zaufali. Kochani, wracając do Księgi Estery, oto mamy właśnie tę niezwykłą prawdę biblijną, że Bóg zabiera jednym, aby dać innym. W tym wypadku mamy tutaj do czynienia z Hamanem. Haman umiera, w końcu nawet jego życie zostało mu zabrane. I w tym takim globalnym kontekście to życie, które zostało zabrane Hamanowi, zostało darowane narodu żydowskiemu. W 3 wersecie czytamy o tym, o czymś bardzo wyjątkowym. Ponieważ okazuje się, że to nie jest jeszcze czas na radość. W tym momencie jeszcze się nie świętuje. Haman nie żyje, ale nikt jeszcze się z tego nie cieszy. Nie ma w narodzie izraelskim, przynajmniej nie czytam tutaj, żeby ktoś świętował, pomimo tego, że ich przeciwnik został pokonany. Haman nie żyje, ale skutki jego planu ciągną się dalej. Dlaczego? Dlaczego skutki jego planu ciągną się dalej? I dlaczego nawet kiedy Haman w końcu pozbawiony został życia, to i tak dalej jest płacz, dalej są kolana, dalej jest błaganie o życie. Dlaczego? Dlatego, że tutaj pojawia się znowu ogromna duchowa prawda, która polega na tym, że królewskie zarządzenia są nieodwracalne. Nieodwracalne. O czym mówimy? Kochani, każda władza na ziemi, jakakolwiek władza, czy ta za PiS, czy ta za PO, czy ta w Indiach, czy ta w Pakistanie, czy w Rosji, czy w Stanach Zjednoczonych,
Każda władza na ziemi jest jakby próbą imitacji władzy Boga. Żadna władza, jak czytamy w liście do Rzymian, nie pochodzi sama z siebie, ale pochodzi od Pana, prawda? Tak jest napisane? Jest. A więc każda władza, czy to robi godnie, czy niegodnie, nawet w samej koncepcji jest władzą, która jest podobna do Bożej władzy, choćby w tym sensie, że jest po prostu władzą. Niemniej jednak, no choćby w tym kontekście, jakim ojcostwo jest również, przypomina Boga Ojca. Apostoł Paweł mówi, zginam swoje kolana przed Ojcem, od którego pochodzi wszelkie, co jest napisane? Ojcostwo. Ojcostwo pochodzi, tak? A więc każdy ojciec, znowu dobry, niedobry, przez to, że jest po prostu ojcem, przypomina choćby w najmniejszy sposób, to przypomina ojcostwo Boże. Niemniej jednak, obserwując władzę króla Achaszwerosza, a więc tego króla, który tutaj nam występuje, poznajemy pewną duchową prawdę. O czym mówię, albo co mam na myśli? Mam na myśli o tym, czy mam to na myśli, iż nieodwołalne są Boże zarządzenia. Król zarządził. Na podstawie Hamana, czy jego wniosku, jego takiego planu, zamysłu, iż wszyscy Żydzi zostaną wytępieni. I król zarządził, tak będzie. Nie było sposobności, aby ktoś teraz przyszedł i powiedział, królu, odwołaj swoje słowo. Nie dało się tego uczynić. Nawet jeśli król zmienił zdanie, to nie wolno było odwołać tego zarządzenia. Takie było prawo w Medopersji. Nie wolno było królowi zmieniać swojego zdania, swojego zarządzenia. No i pojawia się pewien problem, prawda? No, skoro nie wolno zmieniać zdania, no to co tu zrobić? Żydzi mają być przecież wytępieni zgodnie z tym postanowieniem. Obserwując właściwie tą władzę króla Achaszwerosza, doszukujemy się wniosku, czy doszukujemy się podobieństwa Bożych zarządzeń. To nie jest tak, że jeśli Bóg coś postanowi, to On za jakiś czas zmienia zdanie. Rozmyślił się, bo nie przewidział czegoś, bo mu nie powiedziano, bo ktoś go nie poinformował, bo coś tam, nie wiem, nowe wiadomości przyszły, czy zostały wypuszczone, nowe fakty i musi zmienić zdanie. Tak, nie jest z Bogiem, bracia i siostry. Bóg wszystko wie najlepiej. I zanim coś postanowi, to On wszystko, o wszystkim się dowie i wszystko wie. Nawet nie musi szukać, bo On wszystko wie. Wszystko wie. Jego decyzje, Jego postanowienia, Jego ustawy są wieczne, prawdziwe i dobre. Czytamy o tym, iż jest takie fajne słowo i chciałbym tutaj do tego wrócić. Jest to czwarty rozdział Księgi czwarta Księga Mojżeszowa, 23 rozdział. Zechciejmy sobie to już tam otwierać, ponieważ wspaniałe jest to, co mówi Bileam. Ja wiem, że to jest człowiek naprawdę wadliwej jakości, ale lubię do niego wracać, dlatego że tam za jego życia działo się tak wiele fajnych rzeczy. Bileam. Co mówi Bileam w 23 rozdziale czwartej Księgi Mojżesza w 19 wierszu? Posłuchaj tego, co mówi Bileam. Oprócz tego, że wiele się naprawdę nakłamał, później już oczywiście, bo nakłaniał młodych chłopaków z Izraela, aby brali sobie dziewczyny moabskie i w ten sposób rozbijał naród izraelski od środka. I to jest ta sama strategia, bracia i siostry, co dzisiaj. Wiecie, jak młodzi ludzie są rozbijani dzisiaj? Przez to, że wiążą się z ludźmi, którzy nie kochają Pana Jezusa, a później są same problemy w małżeństwach, w narzeczeństwie. To jest ta sama strategia. Niemniej jednak, ja chcę zwrócić uwagę na to, co jest niezwykłe, wspaniałe i co powiedział Bileam w 19 wierszu. Czytamy o tym, że Bóg nie jest człowiekiem, aby miał kłamać. Ani synem człowieczym, by miał zmieniać zdanie. Czy on mówi, a nie czyni? I czy oznajmia, a nie spełnia? To jest ciekawe, co mówi Bileam. I tak naprawdę jest. Pan Bóg nie jest istotą, która wymaga jakiejś poprawy.
Nikt nie musi mu doradzać. On jest mądrością samą w sobie. Nie ma większej mądrości niż ta, którą Bóg posiada. Dlatego kiedy On coś decyduje, kiedy postanawia, kiedy coś czyni, kiedy coś mówi, to tak jest i amen. I wszyscy się muszą z tym zgodzić. Kochani, jakie to Boże ustalenie jest nieodwołalne, o którym chcę powiedzieć? W zasadzie za chwilkę będziemy zmierzać do końca, ale jakie to Boże ustalenie, o którym czytamy z Księgi Estery z 8 rozdziału, jest zatem nieodwołalne, do którego przyrównuję tą historię? Dokładnie wszystkie są nieodwołalne. Ale ja chcę zwrócić uwagę na jedno, które rzuca mi się w oczy, czytając 8 rozdział Księgi Estery. Zarządzenie o śmierci narodu żydowskiego z powodu przeciwnika Hamana. Pan Bóg już w ogrodzie Eden powiedział, że jeśli zjesz owoc z tego drzewa, na pewno umrzesz. Pamiętacie? Jest napisane, że z drzewa poznania dobra i zła nie będziesz jadł, bo jeśli tylko zjesz, to na pewno umrzesz. O jakim to nieodwołalnym prawie duchowym mówię tutaj, które nie zmieniło się od pierwszej strony Biblii aż po ostatniej. Zaraz wam udowodnię, że jest to prawda, co powiedziałem teraz. Jakie to nieodwołalne duchowe prawo chcę tutaj przywołać? To jest prawo, które można by było ubrać w słowa: zapłatą za grzech jest śmierć. Jest śmierć. Powiedziałem o tym, że od pierwszych stron aż po ostatnie jest nieodwołalne. Otwórzmy sobie zatem ostatnią stronę i zobaczmy, co w ostatniej wypowiedzi swojej mówi Pan Jezus. I wtedy przekonamy się, że to prawo o śmierci i o życiu, karze za grzech, czy zapłacie za grzech, którą jest śmierć, i życiu, które jest nagrodą za zawierzenie Jezusowi, czy inaczej, jest darem łaski Boga z powodu śmierci Pana Jezusa. Czytamy o tym w 22 rozdziale Księgi Objawienia, więc zobaczcie, pierwsze i ostatnie. Zresztą sam tutaj Pan Jezus mówi: oto przychodzę wkrótce, moja zapłata jest ze mną, oddam każdemu zgodnie z jego czynem. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszym i ostatnim, początkiem i końcem. Szczęśliwi ci, którzy piorą swoje szaty, by mieć prawo do drzewa życia i móc wejść bramami do miasta. Na zewnątrz, a więc poza życiem, tam gdzie grzech, tam gdzie jest nieposłuszeństwo, pozostaną ludzie bez skrupułów, czarownicy, nierządnicy, zabójcy, bałwochwalcy oraz każdy, kto kocha kłamstwo i się go dopuszcza. To jest w zasadzie ostatnia wypowiedź Pana Jezusa. A więc nienaruszalne prawo, które nigdy się nie zmieniło przez wszystkie wieki i się nie zmieni, polega na tym, że Bóg karze tych, którzy grzeszą w sposób jaki? Taki, że czyha na nich, czy ciąży na nich gniew Boży w postaci śmierci. Haman nie żyje. Tak, czytamy o tym w 8 rozdziale. Haman nie żyje, ale problem związany z zarządzeniem króla nie został rozwiązany. Wiecie, zarządzenie zostało wystosowane, Haman został powieszony, ale to nie świadczy o tym, czy to nie jest jednoznaczne z tym, że Żydzi odtąd mogą świętować, celebrować i cieszyć się, że będą mieli, czy że nikt ich nie pozbawi życia. Zupełnie nie. Okazuje się, że możesz tak naprawdę doświadczać wiele trudności w życiu. Tak jak z porównanie pewne do Hamana. Możesz pokonywać wiele trudności. Tak jak naród izraelski pokonał Hamana, ty możesz również pokonywać wiele trudności w życiu i myślisz, że w końcu zyskasz swój spokój i radość, a to nie nadchodzi. Haman zawisnął, a Izraelici dalej płaczą, dalej się pognębiają. W tym sensie nikt z żyjących Żydów nie doświadczał radości, bo zagrożenie życia nadal autentycznie i faktycznie istniało, było całkiem realne. Twój Haman nie żyje. Właśnie spłaciłeś swój życiowy dług. Twój wróg Haman nie żyje, bo problem w pracy się rozwiązał. Twój Haman nie żyje, bo twoja choroba w końcu się skończyła, jesteś zdrowy.
Twój Haman nie żyje, a mimo wszystko ty dalej nie masz radości i pokoju w życiu. I dalej są łzy, cierpienie i bolejesz. Dlaczego człowiek, pomimo niejednokrotnie sukcesów, rozwiązania pewnych problemów, ciągle człowiek żyjący na świecie nie doznaje radości i pokoju w życiu? Dlaczego pomimo tego, iż kupi sobie nowy samochód, nowy dom, pozbędzie się problemów i tak dalej, pomimo tego dalej w dalszym ciągu nie jest spokojny, nie ma radości, nie ma pokoju w sercu? Dlaczego masz wiele, a czujesz, jakbyś nie miał nic? Dlaczego? Jak masz się radować? Jak człowiek może się radować w tym stanie, jeśli w głębi dusza, która patrzy duchowymi oczyma, widzi nadciągające piekło, gniew Boży? Jak ma powodować, że człowiek się nasyca pokojem i radością, jeśli jest w stanie niepojednania z Bogiem? Czy widziałeś kiedyś, pomyśl o tym, czy widziałeś kiedyś więźnia, który jest skazany na śmierć, który miałby pokój i radość sam z siebie? Siedzi w celi, jutro ma być skazany, jutro ma być egzekucja, a on się cieszy, raduje. Tak po prostu. Widziałeś kiedyś? Czy możesz mu dać pieniądze, dobrą pracę, dom, rodzinę, aby się w końcu pocieszył i naprawdę zyska w tej celi radość, pokój niesamowitą? Nigdy nie będzie się cieszył, wiedząc, że jutro ma być stracony. Nigdy. I tak samo jest z duszą ludzką. Możesz oszukiwać samego siebie i kupować sobie błyskotki, modne ubrania, fajne rzeczy oglądać, puścić sobie fajny film, zobaczyć coś śmiesznego w internecie, ale to nigdy nie zaspokoi największego pragnienia twojej duszy, którym jest poznać w końcu Jezusa i oddać się Mu bez reszty. Pojednać się z Bogiem. I tylko wtedy dochodzi do pokoju i radości prawdziwej. Prawdziwego pokoju z Bogiem. Jak ciężar, którego nie dało się nieść dłużej, opada w końcu z twojego życia, abyś mógł w końcu pójść wolnym, swobodnym i cieszyć się. O duszo ludzka, przekonaj się, że pokój twój jedynie jest w Jezusie Chrystusie i tylko w Nim. I tylko w Nim. Wszystkim we wszystkim jest Jezus. On powiedział do Samarytanki, która przyszła skosztować znowu tej samej wody. Ona sądziła, że znowu zaspokoi swoje pragnienie tą samą wodą. Przyszła znowu szukać uspokojenia, a nie zaspokojenia. Uspokoić na chwilkę swoje potrzeby i napić się znowu tej samej wody. I oto przychodzi w końcu ten, który obiecał jej dać inną wodę. Napij się tej wody, którą ja mam, mówi Pan Jezus. A już więcej pragnąć nie będziesz. A więc Pan Jezus, który jest odpowiedzią na wszystko w twoim życiu. Kochani, Psalm 4, werset 8 mówi: większa radość jest w Panu niż wtedy, kiedy ma się obfitość. No, otwórzmy sobie, bo mówię z pamięci, a mogę pomylić ten fragment. Przynajmniej się troszkę ożywimy. Czwarty psalm, werset ósmy. Napełniłeś me serce większą radością niż ta, którą przynoszą obfite zbiory z pól oraz winnic. O, gdyby Polacy dzisiaj w Polsce, naród, który stopniowo bogaci się, gdyby spoglądnął w ten psalm i wejrzał w głębie tego psalmu i dojrzał, że obfitość zbiorów nigdy nie jest w stanie dać takiej radości, jak radość, którą Bóg daje człowiekowi. Radość, która zamienia pokutny wór, który zamienia pokutę, żal, utyskiwanie w taniec. Kochani, tę nieodwołalną karę śmierci przyjął Pan Jezus za nas. Nie było innej możliwości, aby człowiek był zbawiony. Dlaczego? Bo ktoś musiał odebrać karę śmierci.
Ktoś musiał. Jeśli Pan Jezus by tego nie uczynił, to ty i ja byśmy musieli umrzeć, być na zawsze oddzielonymi od Boga śmiercią wieczną. Ale Pan Jezus przyjął śmierć na siebie. Ponadto został wzbudzony po 3 dniach i w ten sposób dał ci zbawienie. Fascynujące jest to w Księdze Estery w 8 rozdziale, iż czytamy, iż ponownie zostało berło wyciągnięte. Czy zauważyłeś kiedyś w lekturze, w swoim czytaniu nad Księgą Estery, że Estera musiała drugi raz przyjść przed króla i znowu się przed nim pokłonić i znowu musiała liczyć na to, że berło zostanie wyciągnięte? Zwykle zwracamy uwagę na ten pierwszy raz, prawda? A nie wiedzieć czemu okazuje się, że Estera musiała przyjść drugi raz. Czytamy o tym, że król znowu wyciągnął berło w jej kierunku. Nie wiem, czy wyglądało to znowu tak tragicznie jak wtedy, kiedy ważyły się jej losy, losy jej życia. Niemniej jednak berło było wyciągane tylko wtedy, kiedy miała być okazana łaska jakiemuś człowiekowi. Więc berło zostało wyciągnięte w kierunku Estery. Z pewnością jednak musiała być im dana łaska, łaska temu narodowi. Kochani, trzecia, ostatnia rzecz, nad którą zwracam uwagę w 8 rozdziale Księgi Estery, to w końcu zasłużona radość, która przychodzi na tych ludzi. Śpiew, taniec i radość. Dlatego do dzisiejszego dnia w Izraelu święto Purim jest jednym z najbardziej radosnych świąt. Najbardziej radosnych świąt, jakie Izrael kiedykolwiek przeżywał. Purim, święto. A więc ludzie zaczynają się cieszyć. Król przystaje na prośbę, każe im napisać list, nie który unieważnia poprzedni, ale który sprawia, że Żydzi mogą się bronić. A więc nie są już teraz jak owce na rzeź prowadzeni, bezbronni, ale mogą wziąć miecz do ręki i mogą walczyć o swe życie. I to sprawiło, że Żydzi napełnili się radością. Będziemy żyć, mamy nadzieję, jest nadzieja dla nas, nie umrzemy. Kochani, nikt nie potrafi się prawdziwie na ziemi cieszyć, jak ten, który miał umrzeć, a żyje. Taka jest prawda. Czy to nie jest prawda? Człowiek, który miał umrzeć z powodu choroby, już śmierć zaglądała mu w oczy. Nagle coś się odmieniło i człowiek ten ma przyszłość przed sobą. I jakaż radość, chyba nie ma większej radości. Dlaczego? Dlatego, że każdy chce żyć. Jest to jedna z największych potrzeb człowieka, aby żyć. A z kolei jak wielka przepaść jest pomiędzy smutkiem nadchodzącej śmierci, a radością człowieka, który zyskał życie. Jakaż wielka różnica. Nehemiasz w 8 rozdziale, 10 wierszu mówi: radość z Pana jest waszą ostoją. Radość z Pana jest waszą ostoją. Psalm 30, 12 rozdział, 13 to już to, co wspominałem na początku. Rozwiązałeś mój wór pokutny, czytamy. Dałeś mi radość. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, 32 wiersz mówi o tym, iż kiedy wraca syn marnotrawny, który był umarły, a żyje, okazuje się, że ojciec nie mógł inaczej powiedzieć, jak powiedzieć, należało się przecież radować, że on był umarły, a teraz żyje. Dlatego wierzę gorąco w to, że chrześcijanin, odrodzony, zbawiony człowiek, który uświadomił sobie, czym był wór pokutny, więc uświadomił sobie swoje grzechy, ból, żal, to wszystko, co uczynił źle wobec Boga, to jest człowiek, który jak nikt inny potrafi się cieszyć, prawdziwie cieszyć i radować. Jak żaden człowiek na ziemi, nikt nie będzie szczęśliwszym człowiekiem jak ten, któremu przebaczono wszystkie winy. Nikt. Kochani, radość jest czymś bardzo wymownym i powinniśmy się radować i cieszyć z powodu naszego zbawienia. Nawet dlatego, że czytamy, że ludzie, którzy widzieli to, co się działo, przystawali do narodu żydowskiego i chcieli do niego należeć. Czytamy w ostatnich wersetach, że wielu spośród ludów mieszkających w tamtych terenach przyłączało się do Żydów. A więc fascynowało ich to, co się wydarzyło i ta radość, że postanowili do nich dołączyć. Nie mówię o tym, żebyśmy dzisiaj śmiechem i uśmiechem
próbowali zdobywać ludzi, bo to nie zadziała. Jeśli ktoś się nawróci, albo inaczej, ktoś przyjdzie do kościoła z powodu tego, że ktoś się do niego uśmiechnął, to to będzie bardzo płytkie i wadliwe. Ludzie mają przyjść do kościoła, czy mają zostać w kościele dlatego, że zachwycą się nie uśmiechem, ale zachwycą się Jezusem Chrystusem, który ich zbawił. To jest coś, co sprawia, że człowiek inaczej żyje niż do tej pory. Niemniej jednak, obyśmy pokazywali światu, nie w sposób sztuczny, ale naturalnie, że to, co zrobił dla nas Pan, to, co zrobił dla nas Pan, a więc, że umarł za nas, zmartwychwstał, powołał nas, przebaczył nam nasze winy, to nie jest kara dla nas, ale szczęście i radość. Oby to było naszym udziałem. 8 rozdział Księgi Estery kończy się w końcu radością, radością całego narodu. 9 i 10 rozdział potraktuję jakby w jednej całości, ponieważ 10 to jest tylko mała wzmianka na końcu. 9 i 10 rozdział, będę w nim opowiadał, czy opiszę, jak wygląda święto Purim w Izraelu, jak to było przez lata w historii i aż do dzisiaj, abyśmy mieli takie szerokie wejrzenie w to, w jaki sposób do dzisiaj świętuje się właśnie to święto, które powstało w tym momencie, kiedy naród izraelski zyskał życie. Holokaust został oddalony. W tamtym momencie wielki antysemityzm został zażegnany. Przykre jest to, że ten antysemityzm i ten Haman odradza się, odrodził się w innej postaci, szczególnie na naszych terenach, w naszym kraju i odradza się w wielu gdzieś tam miejscach na całym świecie. To jest przykre. Niemniej jednak my cieszymy się, że Pan Bóg swoje obietnice spełnił, zachował swój lud i to jest dla nas pocieszenie, że On nas utrzymuje przy życiu i w Jego rękach są nasze losy. Błogosławię Was, bracia i siostry. Zostańcie z Bogiem.